Impreza wpisała się już na stałe w kalendarz kulturalnych wydarzeń na terenie Iłży. Józef Myszka był artystą ludowym, tancerzem i śpiewakiem. Pochodził z Błazin Górnych i w trakcie swojego artystycznego życia promował folklor ziemi iłżeckiej. Chcemy, że tak powiem, promować pana Józefa, cały czas o nim pamiętać, kultywować jego pamięć. Jego piosenki w przepięknych aranżacjach dzisiaj tutaj wybrzmiewają, gdzie powinny wybrzmieć, czyli na ziemi iłżeckiej. Na scenie podczas niedzielnego święta pojawili się artyści z całego kraju, którzy wzięli udział w konkursie. Ocenie jury poddało się 9 solistów, 14 kapel oraz 33 zespoły śpiewacze. Na zakończenie imprezy przed lokalną publicznością wystąpił zespół Rokiczanki. To jeden z najbardziej popularnych i lubianych zespołów ludowych wykonujących polską muzykę tradycyjną.